Fizyka na podwórku. Grzegorz Baron oraz Łukasz Gralewski. No dobrze, a może zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Jedną z bardziej popularnych rozrywek jest strzelanie z łuku. Łuk wykorzystuje siłę sprężystości. Wbrew wielu opiniom, siła nie bierze się z cięciwy, a z ramion. Strzała jest idealnie prosta oraz zakończona lotkami, co gwarantuje prostość lotu. Popularnym zajęciem podwórkowym jest jazda na rowerze. Podczas jazdy na rowerze wykorzystujemy prawo tarcia. Wielu z nas zastanawia się, jak to jest, że przejeżdżając 1 km na rowerze, jesteśmy mniej zmęczeni niż biegnąc kilometr. Wynika to z tego, iż tarcie jest mniejsze, gdy jedziemy na rowerze. Gdy wjeżdżamy pod górę, działa na nas siła grawitacji. No i przez to wjeżdża nam się ciężej. Zaś gdy zjeżdżamy z górki, działa na nas bardzo podobny mechanizm. Tyle, że siły są odwrócone. Możemy zjeżdżać bez używania siły mięśni. Wielu z nas w wolnych chwilach, aby się odstresować, idzie na ryby. No, mało jednak wie, iż tutaj również działają prawa fizyki. A dokładnie wyporność. Spławik unosi się na wodzie. Haczyk wraz z przynętą oraz ciężarkami zanurzone są w wodzie, ponieważ ich gęstość jest większa od gęstości wody. Ryba, biorąc, pociąga haczyk w dół, a więc także spławik. Działa na niego wektorem o większej sile i przeciwnej zwrocie. I spławik się zanurza. Cześć, Łukasz. Po dzisiejszym dniu doszedłem do wniosku, że fizyka nie jest jedynie abstrakcyjnym przedmiotem szkolnym, lecz realnie wpływa na nasze życie, a wszystko, co nas otacza, jest od niej ściśle uzależnione. Tak, oczywiście. Życie opiera się na prawach fizyki. Spójrzmy na przykład na plac zabaw. Osoby w karuzeli są odpychane przez siłę odśrodkową. Ludzie używają siły mięśni do odchylania huśtawki do góry. Później grawitacja sprowadza ją z powrotem do dołu, lecz prędkość, z jaką porusza się huśtawka, odchyla ją z powrotem do góry. Cykl powtarza się, lecz opór powietrza ją spowalnia. Dzięki powietrzu pod wysokim ciśnieniem znajdującym się w piłce jest ona lekka oraz twarda. Dzięki temu, że jest wykonana ze sprężystego materiału, dobrze się odbija. Dzięki temu dobrze nadaje się do gry. Jak widzimy, fizyka jest prawie wszędzie. Nie jest jedynie abstrakcją ze szkolnych podręczników. Odpowiada za procesy naturalne, takie jak płynięcie rzek albo burza. Może być jednak wykorzystywana również do zabawy. Zresztą jest odpowiedzialna za prawie wszystkie procesy zachodzące we wszechświecie.